Nie jestem w stanie już przeczytać żadnej książki, ewentualnie pojedyncze literki, ale to już bardzo duży wysiłek. Poczucie światła i ogólnie jakieś cienie, ale już na przykład osób nie poznam na ulicy. I to raczej jest postępujące, więc no, raczej nie ma szans na wyleczenie tego. Nie wiem, czy tramwaj, czy autobus, więc ja rozpoznaję to bardziej na zasadzie odgłosu. Czy to są po prostu koła, czy słyszę po prostu tramwaj jako jadący po szynach. No lub po prostu wiem, na jakim stoi przystanek. Czasami zatrzyma się autobus czy tramwaj na światłach. Nie wiem, czy są światła, czy jest przystanek. Nie widzę tego. Muszę znowu pytać ludzi. Czasami na zasadzie, czy się otwierają drzwi, czy nie. Ale czasami są takie tramwaje, te nowsze, że trzeba nacisnąć sobie guzik. Nie zawsze tworzą się same. Więc jest kolejne pytanie, czy ktokolwiek będzie wysiadać bądź wsiadać. Jeżeli nie, to ja nie wiem, czy jest przystanek, czy nie. Poprosiłam kogoś o pomoc. No i pytam, jak mogę dojść gdzieś? No to jest do góry. No okej, okay, rozumiem. No to gdzie są schody? Ale pani musi jechać windą. Ale dlaczego? No bo pani nie widzi. A ja mówię, dobrze, ale ja mam nogi zdrowe, więc ja mogę iść pieszo. Ale nie, pani pojedzie windą. To jest najczęstsze, co jest możliwe, że ja muszę jechać windą, bo nie widzę. Ale ja naprawdę mam zdrowe nogi. Teraz wręcz wykorzystuję to, że mam zdrowe nogi, bo jeszcze daję pomyśleć psu, tak, żeby dobrze, by się nie zleniwiła i po prostu poszła schodami, a nie windą. Ale to są takie bardzo częste stereotypy, które faktycznie, albo że normalnie funkcjonuje, że studiuje. Jak ja mogę w ogóle studiować? O matko, tragedia. Jak ja mogę jeździć na nartach, chodzić po górach, na łyżwach, na rowerze? No tragedia, przecież nie mogę, bo nie widzę. Więc to są takie stereotypy, które faktycznie, jak nie widzę, to niektórzy ludzie myślą, powinnam leżeć w domu i w zasadzie nic nie robić. Witamy Państwa na spotkaniu dotyczącym stereotypów o osobach niewidomych organizowanym przez grupę Kontrasty w ramach projektu My i Oni, realizowanym w ramach programu Europejski Korpus Solidarności. Dziękujemy Stowarzyszeniu Żółty Parasol i partnerze za gościnę i możliwość realizacji dzisiejszego spotkania w Ołubińskim Centrum Aktywności Lokalnej. Dziękujemy również Rzecznikowi Praw Obywatelskich za objęcie naszego wydarzenia patronatem honorowym, a także Fundacji Katarynka oraz Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Dolnośląski za objęcie naszego wydarzenia patronatem. Dziękujemy również pani Annie Morawskiej, która będzie tłumaczyć spotkanie na polski język migowy. Ja nazywam się Martyna Giec i to ja poprowadzę to spotkanie. Naszą prelegentką jest Anna Zielińska, studentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz członkini samorządu studenckiego. Na co dzień prowadzi konwersacje w języku niemieckim, jest także członkinią samorządu studenckiego oraz w ramach wolontariatu zajmuje się dziećmi spektrum autyzmu. Realizuje także warsztaty dla młodzieży ze szkół średnich, podczas których uczy, jak radzić sobie w sytuacjach trudnych, między innymi dyskryminacją czy hejtem. Dziękujemy za spotkanie. I w tym momencie chcielibyśmy na chwilę oddać głos pani Magdzie Brumirskiej-Zielińskiej z Fundacji Katarynka, która poprowadzi dla nas audiodeskrypcję. Dzień dobry Państwu. Ja będę opowiadała z perspektywy osób, które siedzą na widowni. Znajdujemy się w tej chwili w sali zarządzanej przez Stowarzyszenie Żółty Parasol. Sala ma około, powiedziałabym, 4 lub 5 na 8 metrów. My siedzimy tak, że wąski bok jest przed naszymi oczami. Po waszej lewej stronie jest ściana z 4 wysokimi oknami, parapetem, który biegnie pod niej przez całą długość ściany. Po prawej stronie druga ściana, pomalowana na głęboki niebieski kolor, z ozdobnymi kratownicami w kolorze białym, na których są powieszone donice z pnącymi roślinami. Za wami ściana częściowo zajęta przez bardzo duże okno, częściowo przez pomalowaną na czarno farbą tablicową część ściany, do której są poprzyklejane, poprzyczepione różnego rodzaju napisy, magnesy i są kredą wypisane różne teksty. Na samej sali mamy 5 rzędów krzeseł, kilkanaście osób na widowni, a przed widownią na niewielkim podwyższeniu za stołem z szarym obrusem siedzą nasze dzisiaj prelegentki Martyna i Ania. Martyna
jest. Dziewczyny są podobnej postury, są chyba nawet w podobnym wieku, mają obie włosy do łopatek, w dość podobnym kolorze. Martyna jest ciemną blondynką, Ania jest jasną blondynką. Martyna ubrała się dzisiaj w czarną koszulkę z logo projektu Kontrasty, a Ania w białą koszulkę i Ania ma też różowe, jasnoróżowe spodnie. Ani towarzyszy dzisiaj jej pies przewodnik, który jest czarnym labradorem, młodym zwierzęciem, smukłym, wręcz trochę chudym. Jest ubrany w uprząż charakterystyczną dla wszystkich psów przewodników. Ania na pewno więcej o nim za chwileczkę wam opowie. I tłumaczka języka migowego Ania Morawska ubrana jest w całości na czarno. Ma też czarne włosy, gładko spięte w kitkę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy ślicznie. Aniu, przechodzimy do pytań. W pierwszej kolejności, czy mogłabyś nam opowiedzieć o tym, jak straciłaś wzrok, kiedy i jak to następowało? To moja utrata wzroku wyglądała w ten sposób, że to nie było jeden konkretny dzień, jedna konkretna chwila. Moje niewidzenie jest spowodowane nowotworem, jest to glejak na skrzyżowaniu obu nerwów wzrokowych, który ciągnie się przez całą drogę nerwów, aż pod przysadkę. O chorobie wyszło, jak miałam 4 lata, mam 22, więc no już troszeczkę ta choroba jest. I początkowo widziałam całkiem dobrze, nawet jako dziecko jeszcze rysowałam, kolorowałam jak to dzieci, jakieś szlaczki. Dopiero z czasem ten wzrok zaczął postępować niestety w dół, zaczęła być utrata tego wzroku. W wieku 12 lat była pierwsza sytuacja, która gdzieś tam zaczęła zaważać w tej kwestii. To była sytuacja, gdzie urósł mi torbiel, którego nie było można usunąć. Po prostu wyszło to przez to, że przez jakieś 3-4 miesiące bardzo bolała mnie głowa, strasznie źle się czułam i na rezonansie wyszło, że wyszła mi ogromna torbiel. Nawiasem mówiąc, w sumie więcej szczęścia, bo żyłka, która powinna przejść książkowo inaczej, przeszła inaczej i dzięki temu nie miałam paraliżu prawostronnego, tylko mnie bolała głowa, więc w sumie nic wielkiego. Ale miałam operację, torbiel dalej była, ona nie została usunięta, usunięty był tylko płyn i mam wszczepiony przez to zbiornik Glickhama, który mam do dzisiaj, będę miała go raczej na zawsze. Chodzi o to, że jeżeli kiedykolwiek zbierze się ponownie, ten płyn się zbierze, to po prostu zostanie to już nie jakoś inwazyjnie, tak jak była ta poważna operacja, tylko w delikatniejszy sposób przez wkłucie szczykawki i będzie wyssany ten płyn. No i w zasadzie niewiele miesięcy później, bo nawet nie rok później, około 10 miesięcy później, byłam dosłownie nagła utrata wzroku, miałam wtedy 13 lat, to w ogóle była moja końcówka podstawówki, wtedy jeszcze było 6 klas i kończyłam podstawówkę miesiąc przed egzaminem, więc ciężki okres w szkole, no ale niestety zaczęłam chemioterapię, bo glejak jest łagodny, ale przez to, że zaczął bardzo uciskać na nerwy, ja zaczęłam strasznie od razu szybko tracić wzrok i weszli mi z chemioterapią. Był to cykl 10 tygodni co tydzień, różne dawki chemii, były cykle po 3. W ciągu tych 10 tygodni czułam się strasznie źle, była naprawdę masakra, włosy mi wypadły nie całe, częściowo, tylko czubkiem. Więc to było, zbliżało się lato, bo to był przełom marca i maja, te 10 tygodni. Więc nosiłam kapelusze. Generalnie ktoś, kto nie wiedział, że coś jest. Można było kapelusz zwykły nosić. I później przeszłam na kolejny cykl po tych 10 tygodniach. To były cykle co 4-tygodniowe i przez rok czasu. I dopiero tą chemioterapię skończyłam w maju kolejnego roku, to był 2015. Wzrok w tym czasie się zahamował, widziałam lepiej nie, ale zatrzymała się ta utrata. Miałam pół roku przerwy w leczeniu, no bo nie było wiadomo co dalej, po czym okazało się, że pół roku przerwy, kolejne pogorszenie wzroku. Więc w listopadzie 2015 była kolejna chemioterapia. Wtedy mi włosy wypadły, wszystko co mi odrosło przez te pół roku, wszystko wypadło w ciągu praktycznie tygodnia. Więc zaczęłam już nosić perukę wtedy. I to było 7 miesięcy co tydzień chemioterapii, i później 5 miesięcy co 2 tygodnie chemioterapii i w zasadzie to był 2016, tak, jak skończyłam chemioterapię,
2016, ale listopad, więc w zasadzie już była końcówka roku, ponad 2 lata chemioterapii. I dopiero wtedy przestałam brać chemię i od tego czasu chemioterapii nie mam, ale niestety utrata wzroku dalej postępuje. Jeszcze aktualnie skończyłam 3. rok studiów psychologii, tak jak tutaj Martyna wspominała. I jeszcze 3 lata temu, jak zdawałam maturę, jeszcze byłam w stanie napisać maturę długopisem, bo matematykę pisałam w czarnodruku. Teraz już bym nie była w stanie, tylko mi zostaje komputer. Nie jestem w stanie już przeczytać żadnej książki, ewentualnie pojedyncze literki, ale to już bardzo duży wysiłek. Poczucie światła i ogólnie jakieś cienie, ale już na przykład osób nie poznam na ulicy. I to raczej jest postępujące, więc no, raczej nie ma szans na wyleczenie tego. A na czym dokładnie polega to poczucie światła, o którym mówiłaś? Jest jakoś przez ciebie wykorzystywane w codzienności? To jest bardziej na zasadzie jasno-ciemno, czyli dzień-noc. Świeci słońce, no to mimo wszystko mnie słońce razi. Mrużę oczy, chociaż chyba nie aż tak mocno jak gdzieś tam osoby widzące, bo czasami jestem w stanie, jak jest delikatne słońce, jestem w stanie na nie popatrzeć i w zasadzie mi to nie robi żadnej różnicy. Więc na tym zasadzie polega poczucie światła. I na przykład jak coś pojawia się przede mną typu, nie wiem, tramwaj, czyli jako duża rzecz, duży obiekt, to w tym momencie widzę, że jakby ta jasność znika. Robi się po prostu ciemniej. Może nie całkiem ciemno, ale ciemniej, no bo coś mi staje przed oczami. Ale nie wiem do końca czasami, co to jest, bo fakt faktem, że nie wiem, czy tramwaj, czy autobus, więc ja rozpoznaję to bardziej na zasadzie odgłosu, czy to są po prostu koła, czy słyszę po prostu tramwaj jako jadący po szynach, no lub po prostu wiem, na jakim stoję przystanku, bo to też od tego zależy. To o to chodzi w tym. A na czym polega dzisiejsze twoje leczenie? Przed czym macie uchronić? W zasadzie dzisiaj leczenie to jest wzroku, bardziej kontrola już teraz. I co roku wizyta pokazuje tylko, że jest z roku na rok, no minimalnie, no ale mimo wszystko jest gorzej, minimalnie. Teraz leczona jestem bardziej w kwestiach ubocznych, bo przez chemioterapię wyszło mi ogrom rzeczy pobocznych, chorób pobocznych. Teraz bardziej leczę choroby poboczne niż na razie wzrok, bo wzrok jest póki co niewyleczalny, żeby go przywrócić. Jakie aspekty życia codziennego są dla ciebie najtrudniejsze i jakie ograniczenia najczęściej napotykasz? No to w sklepach na przykład. Muszę prosić o pomoc asystę. Asysta zazwyczaj to ktoś z obsługi sklepu, prawdopodobnie sprzedawca. I muszę po prostu prosić o pomoc w zrobieniu zakupów. Nie jestem w stanie zrobić sama, nie znajdę żadnych rzeczy. Później ciężko jest na przykład z przeczytaniem różnych danych na produkcie, ale to po prostu proszę sprzedawcę, jakie dane później zapamiętuję. Jeżeli chodzi na przykład o sytuację w domu z takimi produktami, są aplikacje, które umożliwiają odczytanie takich etykiet na danych opakowaniach, ale przez to, że aplikacje, no aparaty telefonu często robią tak, że musi być gładka powierzchnia, nie może być żadnego odbicia światła, blasku, a bardzo często opakowania są ze śliskiej struktury i po prostu przez to też aparat nie do końca wszystko odczyta. Testowałam to kiedyś, nie do końca wychodzi, więc wychodzi to tak no, troszeczkę, ale nie do końca. Problem jest z kolorami. Jest urządzenie do rozpoznawania kolorów, ale ja z niego nie korzystam. I po prostu takim, jakby będąc w sklepie z osobą widzącą, jak kupuję ubranie, po prostu zapamiętuję ten kolor. I później nawet po strukturze danego ubrania wiem, co to jest za rzecz i jaki ma kolor. Po prostu działając już bardziej na zasadzie na pamięć. To tego typu właśnie problemy też występują. Czy w codzienności pomaga ci lub zaczął pomagać w sumie twój pies, o którym właśnie zmierzamy do pytań o niego? Jak długo się o niego starałaś? Jakie były wasze początki? Tak. Pomagać mi bardzo zaczęła, to jest Melisa i ona mi bardzo zaczęła pomagać. Działamy dopiero razem od miesiąca. W domu pomaga mi, w domu nie za bardzo pomaga, jednak w domu działam na pamięć, więc w domu ta pomoc nie jest jakoś super duża. W domu jest zwykłym psem, który się bawi zabawkami, po prostu. Bardziej pomaga mi w przestrzeni publicznej, to już zdecydowanie, tak? Bo wszelkie hulajnogi, słupy, których no, nie wyczuje laską, nie zawsze w nie uderzę, żeby je ominąć, ona ominie. Bez problemu ona je ominie. Jeżeli nie wyczuje na przykład obniżenia krawężnika do pasów,
laską, no to ona mi na przykład to zrobi, ona mi te pasy znajdzie. Laską nie zawsze jestem w stanie znaleźć drzwi do tramwaju czy autobusu, ona mi je znajdzie. Ona mi je znowu znajdzie i w tym momencie jakby bez problemu wchodzę, wiadomo, muszę zapytać dalej o numer tramwaju, ale ona mi już te drzwi wskaże. Miejsce na przykład w tramwaju czy autobusie, no nie widzę go. Musiałam zawsze gdzieś stukać laską, więc zdarzyło się, że ktoś dostał po kolanie, czy po kostce. Zdarzyło się. No a ona w tym momencie mi wskaże to miejsce. Przystanek tak samo. Więc tutaj bardzo naprawdę ułatwia ogrom naprawdę rzeczy. Schody wszystkie, czy są do góry, czy do dołu. Tak samo bardzo. Bardzo lubi galerie handlowe, nawet jak do nich nie idziemy, to zawsze mi pokazuje, ale może jednak tu pójdziesz. No nie zawsze chcę do galerii, więc bardzo mi w tym pomaga. No, czekałam na nią 2,5 roku, trochę się naczekałam. Nasza współpraca polegała na tym, że w marcu byłam na dopasowaniu, bo ona jest w ogóle z Warszawy. Z Warszawy ją dostałam. Tam jest fundacja, która ją wyszkoliła. I byłam w Warszawie na dopasowaniu w marcu. I miałam wtedy, pamiętam, 3 psy. I od razu powiedziałam, że to jest ten pies. Tamte mi nie pasowały. Nie były mojego typu, tak? Za szybko chodziły, były zbyt chaotyczne, nie potrafiłam się z nimi w ogóle dogadać, a z Melisą od razu. Więc jakby ja powiedziałam od razu, że to jest Melisa i jakby ja będę chciała iść w jej stronę. No i w czerwcu byłam na szkoleniu, w maju dostałam telefon, dogadywaliśmy terminy i w czerwcu byłam na szkoleniu. 2 razy po 5 dni, między tymi wyjazdami była przerwa 3-dniowa dosłownie, więc bardzo krótko. I tam się szkoliłyśmy, już byłyśmy razem w hotelu, więc już w hotelu uczyłyśmy się siebie, spędzać razem czas wolny, wychodzić na spacery. To był jeszcze etap, kiedy nie miałam certyfikatu, więc jeszcze oficjalnie nie mogłam z nią chodzić na szorkach, czy to właśnie ta uprząż jako psa przewodnika. Nie mogłam wtedy jeszcze, nie miałam uprawnień. Mogłam co najwyżej dojść na stołówkę w hotelu, na posiłek. Po prostu obsługa wiedziała i wiedziała, że jestem w trakcie treningów, więc tam mogłam. Ale już nigdzie dalej nie za bardzo, do sklepu jeszcze też nie mogłam z nią wejść jako z psem przewodnikiem. Na spacery chodziłyśmy, trenowaliśmy mniej więcej z trenerkami, bo to jeszcze wtedy było z trenerkami. I to były zazwyczaj 2 albo 3 osoby, trenerka i trenerzy, którzy też się uczyli dopiero. I chodziliśmy tak po 4-5 godzin dziennie po Warszawie. Różne robiliśmy naprawdę trasy, wszelakie. Wiadomo, mamy swoje gdzieś tam trudniejsze momenty z Melisą, tak typu coś się dzieje, ona jest bardzo wrażliwa, więc na przykład jest bardzo uczulona na płytki chodnikowe, które się ruszają. Ruszające płytki chodnikowe bardzo nie lubi, zaczyna się bać i musi naprawdę być bardzo skoncentrowana albo zamyślona nad czymś, żeby jej nie zauważyła. Bo jak na taką nadepnie, to jest od razu panika i biegnie szybko do przodu, bo trzeba ją przebiec. Jest taka panikara trochę, ale działamy z tym, zwalczamy to. We Wrocławiu już działamy razem miesiąc. Bo potem po tych 2 razy po 5 dni były znowu 2 dni przerwy i 2 dni później, to było 24 czerwca, już trenerki przyjechały z nią do mnie do domu. 2 dni jeszcze były trenerki we Wrocławiu, żeśmy nauczyły się chodzić po Wrocławiu, no bo jednak troszeczkę ta topografia miasta jest inna. Chociażby styl tramwaj, na przykład tutaj na arkadach przystanki na ulicy, to też. No i w ten sposób zaczęłyśmy się uczyć i tak od miesiąca działamy razem. Wiadomo, gdzieś już nasze powoli lęki przełamujemy. Już kratkę na przykład odpływową do wody, jak jest na ulicach, przebolałyśmy, bo na początku bardzo się jej bała i już jest lepiej, już są plusy, bardzo duże. I też mieliśmy problem ze schodami ruchomymi, bo w Warszawie niestety mieliśmy przypadek, że Melis na schodach ruchomych kopnął prąd w nos. Tak, na centralnej niestety i przestała jeździć schodami. No niestety. No ale i przygody na start. Tak, no i niestety schodami pies pięknie jeździł, ale przestał jeździć. Więc teraz odczulamy psa i dajemy 1 000 000 smaczków, jakie są schody. Bo każde ogólnie dobrze wykonane zadanie na ulicy z psem jest nagrodzone smaczkiem, żeby ona wiedziała, że robi coś super i jest najlepsza. I tak samo wychodzenie z pociągów, to jest faktycznie trudne zadanie, no bo do wychodzenia z pociągów ja już muszę rozłożyć sobie laskę, bo to już są różne przestrzenie między peronem a stopniem. I jakby ja już muszę rozłożyć laskę, żeby tą przestrzeń wyczuć, żeby nie wpaść pod pociąg. Ona wtedy zostaje albo w pociągu, albo na peronie, w zależności w którą stronę.
Ja jakby wyciągam smycz, to ja na tej smycz aktualnie siedzę, żeby po prostu nie poszła na spacer. Właśnie tą smycz po prostu robię na dłuższą, bo w trakcie pracy jest na krótszej. I po prostu mówię jej, że ma skoczyć w momencie, gdy ja już jestem na tym miejscu, gdzie chcę być, czy ja w pociągu albo na peronie, wtedy skacze już jest obok mnie. I wtedy też daje milion smaczków, bo to dla nas też jest zawsze stresujące i to jest takie dla nas, no jakby nie było trochę zadanie trudniejsze. Chociaż czasami jej się myli z tramwajami tymi starymi i z wysokimi stopniami, to jej się zdarzy. Więc albo na przykład koleje dolnośląskie czy wielkopolskie, jak są niskopodłogowe, mylą jej się z tramwajami, bo to jednak dość podobne. Tak, więc takie mam małe mankamenty, ale już powoli je przebolewamy i już jest powoli coraz lepiej. Więc już idziemy ku dobremu. Wygląda na to, że to jest duży progres w sumie w ciągu miesiąca. W ciągu miesiąca to jest duży progres. Kratki przebolałyśmy po 2 tygodniach, więc wow. Się udało. Tak. Pięknie. Wody jeszcze działamy, idealnie nie jest, ale jest lepiej niż było. Jest dużo lepiej, więc działamy. Kciuki. A jak w ogóle wygląda taki proces starania się o psa przewodnika? Taki proces to wygląda tak, że ja składam dokumenty w styczniu 2021 roku, po czym czekałam prawie pół roku, aż w ogóle mnie zawołają na jakiekolwiek kwalifikacje. Fakt faktem też przez pandemię prawdopodobnie to było dość mocno opóźnione, bo to też było mówione, gdzieś tam pandemia zadziałała na to. I w czerwcu, to 5 miesięcy później, byłam na jeden dzień dosłownie. To było, w zasadzie to był egzamin, no niestety wiem, że nie wszyscy go przechodzili. Bo byłam tam, były tam też takie osoby, które wiem, że no, wracały z dość smutną miną po niezdaniu egzaminu. I to były 3 egzaminy. Jeden to był bardziej rozmowa z psychologiem, drugi to była rozmowa z trenerem psim. Pod kątem takim, czy chociażby na przykład nie boję się psów. Tak ciekawostki, ja zawsze się bałam psów i bardzo nie lubiłam na przykład jest dotknij mnie nosem, a teraz... smaczki to jest norma. Już mi to przeszło, więc wystarczy mieć swojego psa, żeby to przeszło. No ale najważniejsze z tego egzaminu, z tych 3 części, to był egzamin z orientacji przestrzennej. Dosłownie rzucenie na głęboką wodę. Musiałam, wiadomo, przy pomocy białej laski przejść przez krzyżówkę w Warszawie, której totalnie nie znam. Krzyżówkę całą i to było bodajże 3x3, 3-pasmowa ogólnie chyba była ta krzyżówka, a w każdą stronę 3 pasy. No to był, dla mnie to była naprawdę niesamowita rzecz do zrobienia. I żeby, znaczy na szczęście bez tramwaju, ale z samochodami. To było dość trudne i dodatkowo nie było świateł dźwiękowych. Tak w dodatku. Co? Nie było. Dla mnie ta krzyżówka była naprawdę hardkorem. To było trudne. Chyba na 3 razy ją brałam, ale udało mi się chyba za 3 razem. Chodziło o to, że po prostu muszę rozpoznać krzyżówkę, czy mogę przejść przez ulicę, po tym jak jadą samochody, w którą stronę jadą w danym momencie. Nie powiem, to mi pomogło, bo czasami to wykorzystuję, tak? Więc to mi bardzo pomogło, ale to było trudne. I po tym egzaminie dopiero zaczęła się cała procedura z psem. Podejścia do psów przewodników miałam, ojojojoj, w sumie Melisa była moim 4. psem w dopasowywaniu, więc podejść już miałam naprawdę sporo, bo ciągle było, że ten nie ten. Ja jestem ruchliwa, więc nie mogę mieć kanapowca, bo ja bym go zamęczyła, a jak dostanę z kolei takiego, który będzie potrzebował codziennie biegania, to też nie dla mnie, bo ja aż nie w tą stronę. Jakby tak zrównoważony musiał być ten pies. I ciężko było po prostu takiego znaleźć. Albo były same, które po prostu muszą mieć codziennie po godzinę biegania, albo były takie, które codziennie po 16 godzin spały. Więc nie szło dopasować psa, naprawdę nie szło. I ciągle było coś. Był to na przykład telefon, chce pani psa, ale nie jeździ pociągiem, bo się boi do niego wskoczyć. No nie, no to jest mój jedyny środek lokomocji. Chce pani psa, ale nie jeździ schodami ruchomymi. No nie. Ciągle było coś, naprawdę ciągle było coś i bardzo długo nam to szło, bardzo długo, więc no nie szło. Jeszcze w międzyczasie było też w tym 21 roku, w sierpniu, szkolenie aż 3-dniowe też w Warszawie, ale to było 3-dniowe od soboty do poniedziałku, wtedy do poniedziałku wieczora, ale we wtorek rano wyjeżdżaliśmy. W poniedziałek, mieliśmy szkolenia z trenerem od psów właśnie, z behawiorystą, z kynologiem i z weterynarzem. Wszystkie szkolenia trwały codziennie po 12 godzin przez 2 dni z rzędu, więc to też było takie dość męczące. No i dopiero po tym wszystkim czekałam na telefon po prostu, który wreszcie to będzie pies. No więc w tym 21 roku już w ogóle nie pojechałam na żadne dopasowanie. I pierwszy raz miałam jechać w czerwcu w zeszłym roku, wtedy miał być tym Janek.
Ale tym Janek dosłownie tydzień przed moim przyjazdem, byłam prawie na etapie kupowania biletów na pociąg, złamał sobie pazurę i odmówił praktycznie większości czynności, odmówił schodów, odmówił pociągów. No i ja mówię, no nie, bo jakby było pytanie, czy ten pies się w ogóle odczuli. Nie było wiadomo. Koniec końców słyszałam o osobie, która tego psa ma, odczulił się, ale no nie było to wiadome, tak? Dla tej osoby po prostu nie było to na tyle ważne. No więc wtedy była pierwsza próba, kiedy polegliśmy. Druga próba była w listopadzie. Wtedy był Eri. Eri był bardzo fajnym psem, naprawdę super, jedynie co, był bardzo duży i prawdopodobnie zamęczyłby po prostu mnie. To był pies, który miał 35 kg, Melisa ma 25, więc różnica ogromna. I po prostu był dla mnie trochę za duży. Już na samym treningu, na samym dopasowaniu już ciągnął, gdzie już trenerka miała go na dodatkowej smyczy, żeby nie ciągnął. Jeszcze ja go hamowałam i już nie dawałam rady przy dwóch siłach, przy dwóch osobach. Więc ja bym tego psa po prostu prawdopodobnie nie utrzymała. No i dopiero była próba właśnie w marcu, były jeszcze Chinook i Sheptun, które właśnie mnie nie przypasowały w ogóle. I Melisa, no i tak jesteśmy razem już tutaj. Więc droga bardzo długa, 2,5 roku czekania. Naprawdę, ale warto było. A czy w ciągu tego miesiąca zauważyłaś, mogłabyś nam powiedzieć może, jakie są zasady, jeśli chodzi o psa przewodnika i na przykład co my powinniśmy wiedzieć, jak na przykład poruszacie się po przestrzeni miejskiej? Po przestrzeni miejskiej to najważniejsze, nie zaczepiać tego psa, nie cmokać, nie wołać. Nawet jeżeli znamy się gdzieś na stopie prywatnej, ze mną się normalnie wiadomo, można normalnie przywitać, ale pies jakby nie istniał w tym momencie. Ona na pewno pozna, na 100%, bo z bliscy, z którymi praktycznie przebywam non-stop, ona wie, że to my razem się, tak powiem, trzymamy. I ona nieraz, jak spotkamy się na ulicy, no ciągnie, tak? Ale ja po prostu wtedy ją muszę, no, tak powiem, stępić, ma usiąść, ma zostać i koniec. A nie żadne wyrywanie się, nie ma żadnego przywitania w ciągu pracy. Jak ściągnę jej szorki, to jest naprawdę normalnym psem i się cieszy naprawdę na wszystkich, kogo zna. Ale no, po prostu to jest ten normalny pies. I jak gdzieś po prostu z kimś idę znajomym, no to potem tak wychodzi, tak, że póki jest w szorkach, nawet pies nie istnieje, ale szorki się ściągnie, dobra, już się można z psem przywitać. Ale z psem przywitać też na zasadzie, że każdy, bo ona też po prostu nie może mieć, pozwolę na to każdemu. A dajmy na to, nie wiem, będziemy dać na to przerwę i poszłabym na dwór, ściągła szorki, bo ona też na przykład nie załatwi się w szorkach. Ma zasadę, że jeżeli chce załatwić swoje potrzeby fizjologiczne, ściągamy szorki. Jeżeli ona chce zrobić to w trakcie pracy, wskazuje mi to w ten sposób, że ciągnie do trawy. Ciągnie do trawy albo po prostu nie zaprowadzi mnie na to na chodnik, na który chce, tylko zaprowadzi mnie na najbliższą trawę. I po prostu wtedy mi pokazuje, no ściągnij mi te szorki, bo ja chcę coś zrobić. Po prostu w ten sposób to robi. I jeżeli nawet w takich sytuacjach, to pozwalam faktycznie tylko osobom, z którymi wiem, że spotykam się regularnie i spotykam dość często. Jak na przykład spotkam się z kimś, nie wiem, raz na kilka miesięcy, no to raczej nie pozwalam dotknąć psa, no bo po prostu ona mi się zacznie później za bardzo rozpraszać, nie? Nawet w czasie wolnym, jak jest wtedy, to nie pozwalam. W domu wiadomo, jest trochę inaczej, ale na ulicy przede wszystkim to nie zaczepiać. To jest najważniejsze. Nie zaczepiać, nie mówić do tego psa. Jedyną taką ciekawostką, jak ma, że ma znaleźć wejście przed do tramwaju czy autobusu, drzwi, śmieje się, że nie jest nauczona, że pierwszy to ludzie wychodzą, a dopiero możemy wchodzić, więc ona się po prostu pcha. Bardzo często się przepchamy przez ludzi. Dobrze. Zupełnie nieświadomie. Zupełnie nie. Ludzie są naprawdę różni, tak? Zdarzy się, że zrozumieniem po prostu się odsuną i się po prostu cofną. A są tacy, którzy potrafią nas, no, nawet zepchnąć z tego jednego stopnia z tramwaju czy autobusu. Bo już nam się tak zdarzyło, że ja musiałam cofnąć nogę, bo po prostu ktoś by nas siłą, wręcz oporem swoim po prostu zepchnął. Więc musiałam się cofnąć. Ale jako tako to faktycznie jedynie co, nie zaczepiać, nie głaskać. Szczególnie jak naprawdę się to widzi, bo ile razy jest tak, że są właśnie światła, które nie mają dźwięku. I po prostu proszę przechodnia na przykład o informację, jak będzie zielone. No i wtedy ktoś mówi, o fajny piesek, okej, proszę nie zaczepiać, tak. Po czymś na przykład miałam taką sytuację, teraz pani się nachyliła do Melisy, ukłótnęła i zaczęła cmokać i zaczęła ją głaskać. Ale no, widzi kobieta, szorki dosłownie ma naprzeciwko swoich oczu, nie musi pogłaskać.
Więc to jest takie trochę naprawdę, bardzo oporni są czasami ludzie, nie idzie wytłumaczyć. Ale no, trzeba po prostu no, wręcz siłą, no bo no, nie idzie bo naprawdę wytłumaczyć niektórym. Chociaż przez miesiąc zdarzyło mi się może z 3 razy, że ktoś mnie zaczepił, więc to uważam tak niedużo. Jak na takie duże miasto. Uważam, że to tak i tak całkiem. Wręcz bardzo podziwiam postawę rodziców i małych dzieci. Bo na przykład dziecko chce pogłaskać. Nieraz tak jest, że dziecko, fajny piasek, pogłaskam. Rodzice mówią, nie, nie dotykaj, na przykład są 4-5-letnie dzieci. Już takim dzieciom rodzice tłumaczą, że taki pies pracuje, jest moim przewodnikiem, pani nie widzi. I to jest super, jakby taką postawę naprawdę podziwiam i szanuję naprawdę. I w pełni popieram, bo to jest super. To jest naprawdę super. To może właśnie kwestia niewiedzy, że właśnie ten pies jest w pracy, wpływa na, starszych ludzi. Podobnie tak, tak mi się wydaje, bo to jednak takie szorki nie są czymś niezwykłym. Znaczy dużo teraz psów nosi takie wiadomo gdzieś jakieś uprzęże wokół brzucha, wokół grzbietu. Jedynie co faktycznie tutaj odbiegając od normy jest ten pałąk, który ja trzymam, więc to jest takie coś innego, ale no, nie zawsze widzę ten napis jednak. No pewnie. Przechodzimy do tematu technologii. Na jakiej zasadzie przebiega Twoje korzystanie z internetu, telefonu, komputera, wszelkie aplikacje typu Messenger i tak dalej? Jak sobie z tym radzisz i czy są jakieś rozwiązania, z których korzystasz? Tak, jak najbardziej są, jeżeli chodzi o jakby internet na koniec, bo to wszystko jest powiązane w zasadzie. Możemy zacząć od telefonu, to telefon mam zwykły telefon zwykłego Samsunga, nie jest jakiś specjalistyczny. Jest wbudowany program udźwiękawiający, nazywa się TalkBack na telefonach z Androidem, a na telefonach firmy Apple, w ogóle na urządzeniach firmy Apple, to jest VoiceOver, o ile się nie mylę. On jest w ogóle bardziej przeznaczony do osób niewidomych. Zawsze tak gdzieś było mówione, słyszałam taką opinię też od znajomych, ale powiem szczerze, nigdy nie miałam żadnego urządzenia tej firmy, żeby była jakaś naprawdę lepsza pod kątem dźwięku. Jakby Android tak super się udoskonalił już w tym momencie, że to wystarczy, w zupełności to wystarczy. To jest po prostu jakby oprogramowanie, które czyta wszystko, dosłownie wszystko. Robię wszystko gestami palcy. Muszę palcami przesuwać, też jest trochę inaczej, bo na przykład nie klikamy na telefon raz, tylko na przykład 2 razy, bo na przykład jedno kliknięcie palcem na telefon to jakby oznacza, że telefon przeczyta dopiero co to jest, co ja w danym momencie kliknęłam, nacisnęłam, a dopiero dwukrotne kliknięcie tego miejsca oznacza, że ja w to wchodzę dopiero. Więc dla kogoś, kto faktycznie nie miał takim urządzeniem nigdy styczności, może być to początkowo dość irytujące. Bo nie wie, co mam kliknąć, dlaczego nie działa, w ogóle totalny kosmos. Dla mnie to jest zupełnie naturalne, wręcz nie wyobrażam sobie bez tego, bo bym klikała na wszystko finalnie, nie na to, co chcę. Więc ja sobie bez tego w ogóle nie wyobrażam takiej sytuacji. Mam wyświetlacz włączony, dlaczego? Nie wiem, w zasadzie tego nie widzę. Znaczy świeci się, ale to tyle. Wyłączam, jak jestem w przestrzeni publicznej, typu tramwaj czy autobus, żeby po prostu ktoś mi nie patrzył przez ramię, co robię na telefonie. Wtedy wyłączam, bo tak i tak mam słuchawkę w uchu i słyszę, co mi telefon mówi, więc wtedy po prostu wyłączam wyświetlacz. W domu go włączam, mówię, dlaczego? Nie wiem, tak po prostu włączam. Czasem jaśniej, czasem ciemniej na tym wyświetlaczu, ale jest wyświetlacz. Jeżeli chodzi o komputer, to mam 2-torowe programy. Jeden to jest Zoom Text. I to jest program i dźwiękowy, i powiększający, chociaż ja korzystam tam tylko z powiększenia, z dźwięku, z dźwięku korzystam z NVDA, to jest też program udźwiękawiający i to jest program darmowy już wtedy, bo Zoom Text jest normalnie na licencję, NVDA jest darmowy, po prostu NVDA służy właśnie jako dźwięk, Zoom Text jako powiększenie. Powiększenie mam takie, że jak mam monitor 13-14-calowy w laptopie, to mi się mieści może 3/4 ikony jednej na ekran, więc jest bardzo malutko się mieści na ten ekran, więc kolosalne są rozmiary tego. Jak piszę, no to jest tak, na przykład dokument w Wordzie, czyli czarne litery na białej stronie, coś tam się przesuwa, no bo ja dość szybko piszę na klawiaturze. Ale raczej tych liter za bardzo nie widzę, chcę siedzieć względnie prosto, żeby mi nie wysiadły plecy.
Więc po prostu wtedy, jeżeli chcę bardzo coś zobaczyć, bardzo mi naprawdę na czymś zależy, to muszę się przybliżyć, żeby już nie powiększać sobie tego bardziej, nie rozregulowywać się już tych wielkości. To już przybliżam się tak mocno, że jeszcze jestem prawie nosem na ekranie, więc no też prawie z tego nie korzystam, ale dla mojego własnego dobrego samopoczucia używam tego powiększenia. Po prostu. Tak, dlatego. Jeżeli chodzi o strony internetowe, z tym bywa bardzo różnie. Bardzo naprawdę do tego stopnia, że są strony dobrze opisane, a są takie, gdzie są jakieś na przykład ikony, miejsca, gdzie trzeba kliknąć na stronie i na przykład telefon potrafi mi to przeczytać bez etykiety. Komputer na przykład potrafi przeczytać to jako przycisk i nie wiem, co to znaczy. Nie mam totalnie pojęcia. Na przykład w takich sytuacjach uważam, że powinno to być już przez programistów, to powinno być zrobione w ten sposób. Już gdzieś nawet przy programowaniu danej strony, aplikacji powinno być włączony ten przysłowiowy gadacz, bo tak na to potocznie mówię, że po prostu sprawdzić, czy to działa tak, a nie inaczej. No bo niestety na przykład mamy taką część na studiach, część platformy e-learningowej, która właśnie działa na zasadzie przycisk bez etykiety. To jest nazwa danego przycisku, danego pola, gdzie mam kliknąć. I tak się na przykład nazywają wszystkie polecenia zadań. Więc ja naprawdę nie wiem, co tam jest. Nie mam totalnie pojęcia i gdyby nie pomóc z zewnątrz, to w odczytywaniu tego, to ja bym życiu niestety nawet nie zdała studiów, bo są przedmioty, które są na przykład tylko w ten sposób do zaliczenia i gdyby nie pomoc, to ja bym w życiu tego nie zrobiła. Więc tutaj jest bardzo ciężko i uważam, że jednak ta pomoc... powiem tak, nawet może, żeby ktoś niewidomy albo słabowidzący brał udział właśnie w programowaniu danych aplikacji czy stron, żeby właśnie to, jak powiem, praktyk to sprawdził, a nie tylko ktoś, kto wie teoretycznie, a nie do końca praktycznie. Więc tutaj bywa naprawdę różnie, chociaż już powoli się zmienia i nie ma jakoś super tego dużo. Po prostu ja na przykład wiem już, że tak powiem, z doświadczenia, dane strony to mają, a dane tego nie mają. Więc jak na przykład wiem, że są dwie strony, które są w zasadzie o tej samej treści, jest jakby sedno jest to same, no to wchodzę na tą, która wiem, że to ma, czyli po prostu normalnie mi wszystko czyta. A tam, gdzie tego nie ma, po prostu tą stronę unikam, no bo to jest chyba jedno rozwiązanie na ten moment. A zauważyłaś jakby brak jakiegoś rozwiązania technologicznego, które by ci jeszcze bardziej usprawniło życie takie codzienne w kontekście korzystania z internetu, czy po prostu kontaktowania się ze znajomymi poprzez telefon? Jakieś rozwiązania, tak? No, czy coś takiego wymyśliłaś nawet swoją propozycję jakiegoś takiego rozwiązania? Nie, chyba nie, no bo to, co mówię, to jest takie raczej wszystko dostępne już. To wszystko dostępne, wszystkie social media, Instagram, Facebook, Messenger. Wiadomo, na Instagramie jest trochę trudniej, bo to jest jednak głównie oparte na zdjęciach i na grafice, więc to jest trochę trudniej, więc bardziej czytam przed komentarze albo jakieś wpisy niż zdjęcia, no bo nie do końca ja tak naprawdę widzę. Są też takie rzeczy jak opis alternatywny i na Facebooku i na Instagramie, prawdopodobnie na innych platformach też, ale po prostu innych nie mam. I po prostu przy dodawaniu posta na profil jest utwórz tekst alternatywny czy coś takiego. Po prostu wtedy osoba wstawiająca ten post musi z ręki, po prostu ręcznie napisać, że zdjęcie przedstawia, dajmy na to, nie wiem, naszą salę, to jeszcze na przykład zdjęcie przedstawia tutaj mnie i Martynę, siedzącą przy stole na podwyższeniu. Bo na przykład zdjęcie jako z automatu jest opisane przez telefon tak, że obraz przedstawia dwie osoby, nic więcej. I to tyle. I jakby to jest bardzo, bardzo naprawdę ubogi opis. Więc teksty alternatywne, jak ktoś robi, no to jest super, tak? Chociaż no, bo tak nawet strony internetowe tego nie robią, niestety. A byłoby fajnie, czasami nie powiem. Więc to są takie jedne udogodnienia, tylko to już bardzo zależy faktycznie od ludzi, bo, no bo nie jestem pewna, że Facebook jest w stanie na przykład jako platforma coś takiego zrobić, bo to już byłoby zbyt, za dużo po prostu by było do zrobienia, tak? Ogólne mają, ogólne, czyli dwie osoby znajdują się na zdjęciu. To jest ogólne, ale już nie bardziej szczegółowe, tak? Czy na przykład, nie wiem, obraz, na obrazie znajdują się dwie osoby na przykład na tle Tatr, no to już są faktycznie szczegółowe bardziej opisy. Po prostu na tle gór wtedy jest na przykład mówione w ten sposób. To nie jest do końca pozytywny wydźwięk. Trzeba by nad tym popracować, Zuckerberg. Mam pytanie odnośnie seriali i filmów. Czy jest, jakie oglądasz? Czy oglądasz w ogóle filmy, seriale? Tak,
ogólnie tak, ale jest z nimi bardzo ciężko, bo w kinach na przykład gro filmów jest z napisami. Znaczna większość, naprawdę. Więc pójście do kina, żeby znaleźć albo film z lektorem, albo po prostu polski film, naprawdę nie jest łatwe. Wręcz bym powiedziała, dość trudne. Zdarzają się. Wiem, że właśnie tutaj Fundacja Katarynka robi bardzo fajne w Nowych Horyzontach. Korzystałam kilka razy i naprawdę bardzo dziękuję, bo to daje super możliwości z audiodeskrypcją filmu. Czyli po prostu film jest wyświetlany, zwyczajnie film wyświetlany, ale są udostępnione słuchawki, które w tym momencie osoby niewidome mogą sobie pożyczyć na czas seansu. I w słuchawce jest lektor, który mówi, co znajduje się na obrazie. Byłam na takim filmie, też właśnie tutaj w audiodeskrypcja była z Fundacji Katarynka, gdzie był właśnie film z napisami i było to tak super zorganizowane, że nie pamiętam tylko, czy głos męski, czy głos żeński. Jeden z głosów czytał faktycznie treść, która jest wyświetlana, czyli tłumaczenie na język polski, a drugi z lektorów opisywał to, co się dzieje wizualnie na obrazie. I to było super, że było takie rozgraniczenie na te głosy, bo nie mieszało się, tak, czy okej, okay, to teraz mówią, czy to jest przedstawione wizualnie. I to było super naprawdę rozgraniczone. To mi się bardzo podobało. W telewizji zdarzy się, głównie Polsat, ale no też nie jakoś super często. Bardziej jakieś stare filmy to tak, i to głównie polskie. Inne stacje raczej nie za bardzo jeszcze. Na Netflixie już też wchodzi audiodeskrypcja. Jest nawet miejsce, gdzie można po prostu wybrać sobie typowe filmy z audiodeskrypcją i faktycznie no, super to działa. No bo mimo wszystko jest mi po prostu łatwiej, bo tak mogę bazować już w pełni, tak? I na głosie, jako co mówią aktorzy, jak i wyobrazić sobie to, co jest wizualnie. A tak mogę działać tylko na tym, co mówią aktorzy. Więc, ale no, mimo wszystko jest dalej z tym ciężko. To tak jest mimo wszystko jeszcze mało gdzieś tam rozpowszechnione. Udogodnienia w przestrzeni publicznej są jakieś, które mogłyby polepszyć twoją jakość funkcjonowania, przemieszczania się po mieście? Mhm, jak najbardziej, tak. Tramwaje, autobusy, no mówimy tu o Wrocławiu w zasadzie. Tak, tak. To komunikaty dźwiękowe już się poprawiły. Jak jestem we Wrocławiu od 4 lat, więc naprawdę już jest progres. Ale mimo wszystko zdarzają się, gdzie nie mówią. Nie ma tych komunikatów dźwiękowych, niestety. Mogłabym działać na zasadzie, dajmy na to, na trzecim przystanku wysiadam, ale nie do końca to jest miarodajne. Czasami zatrzyma się autobus czy tramwaj na światłach. Nie wiem, czy są światła, czy jest przystanek. Nie widzę tego. Muszę znowu pytać ludzi. Czasami na zasadzie, czy się otwierają drzwi, czy nie, ale czasami są takie tramwaje te nowsze, że trzeba nacisnąć sobie guzik. Nie zawsze tworzą się same. Więc jest kolejne pytanie, czy ktokolwiek będzie wysiadać bądź wsiadać. Jeżeli nie, to ja nie wiem, czy jest przystanek, czy nie. Więc tutaj są takie dość trudne rzeczy. Byłoby to akurat super rozwiązaniem we Wrocławiu, z tego co wiem, chyba nie ma. To są takie słupy, wygląda to jak zwykła sygnalizacja, słupy z komunikatami elektronicznymi, jaki tramwaj kiedy nadjedzie bądź autobus. I po prostu na wysokości może mojej twarzy jest panel dotykowy, który trzeba dotknąć i po jego dotknięciu po prostu jest głośniczek, zazwyczaj wbudowany w ziemię przy słupie, który po prostu zapowiada najbliższe tramwaje, które odjadą w ciągu 10 minut. To jest super rozwiązanie, w Poznaniu takie coś jest, nie w wielu miejscach, ale kilka miejsc jest. No chociaż jak się spóźnią tramwaje, to nie zawsze jest to 1:1, bo różnie tak też to bywa. Ale faktycznie jest, nie jestem pewna, czy to było w Łodzi, nie pamiętam, ale wiem, że taki system był. System polegający na tym, że osoby niewidome mogą gdzieś się zgłosić na przykład do Urzędu Miasta, dostając coś w rodzaju jakiegoś pilota, na przykład do samochodu, takiego malutkiego urządzonka. I te osoby, jak tramwaj czy autobus nadjechał, mogły to urządzonko sobie włączyć i to przeczytało, jaka linia w tym momencie podjechała. To jest super rozwiązanie. Nie korzystałam z tego nigdy, ale czytałam opinię, że to jest naprawdę bardzo fajne rozwiązanie. Tyle, że po prostu tego we Wrocławiu nie ma. Ale byłoby naprawdę super takie rozwiązanie, bo byłoby zwyczajnie łatwiej. Bo tramwaj mówi linię, czy autobus, ale zazwyczaj, że albo drzwi się zamkną, albo właśnie się zamykają. A czasami nawet zdarzy się, że jak odjedzie. Jest na przykład kilka metrów za przystankiem.
To tak jest dobre, nie powiem, że nie, bo czasami są sytuacje, że nie mam się kogo zapytać na przystanku, przepraszam, jaka to linia. Więc wtedy po prostu wchodzę, a na przykład wiem, że dajmy na to 3 przystanki, czy nawet 4, wszystkich linii się pokrywają. Wsiadam, mówię, okej, okay, dobra, wsiadłem nie w ten tramwaj, wysiądę na następnym, wsiądę w kolejnym. Zdarzyło mi się, tak? Trzeba to manewrować, więc też przez to, że mam dobrze opanowaną właśnie topografię Wrocławia i wiem, gdzie na przykład są krzyżówki, gdzie tramwaje mają rozwidlenia, a gdzie na przykład na jakim odcinku jedą prosto wszystkie na 100% tak samo, bo nie mają gdzie skręcić po prostu. Więc to są po prostu takie rzeczy, które no, muszę wiedzieć, żeby po prostu też nie zginąć. Bo już mi się zdarzyło, że była na przykład... Jechałam kiedyś taki odcinek, może będą Państwo kojarzyć, z okolic Arkad, aż na Traugutta. To jest jeszcze za Dominikańską. Wiedziałam, że mam jechać na dworzec i się na dworcu przesiąść w inny tramwaj. Po czym okazało się, że tramwaj, którym jechałam, miałam jechać do dworca, zmienił trasę i za Arkadami zamiast pojechać na dworzec, pojechał na Plac Legionów. Po czym wysiadłam, powiedziała mi jakaś pani, dobrze, no to musi przyjść pani, nie, przepraszam, na operę pojechałam. Pani mi powiedziała, no to musi przejść pani tutaj i pani dojedzie. Okazało się, że pani mi powiedziała źle. Ja w zasadzie byłam na dobrym przystanku. Mogłam nigdzieś nie przesiadać. Wsiadłam finalnie w dobry numer na tej operze, ale tramwaj jechał nie w stronę, którą ja chciałam, tylko przeciwną. Więc znowu musiałam się na kolejnym przesiąść. I że to były rejony, których ja naprawdę nie znałam, bo to było już później na placu Orląt Lwowskich. Ja totalnie nie znam tego rejonu. Kolosalna krzyżówka, nie znam rejonu, w życiu tam nie byłam, poza przejazdem tramwajem. I musiałam jakąś panią prosić, żeby po prostu pomogła mi wsiąść. Więc taki dystans pokonałam w ciągu prawie 2 godzin. Zajęło mi to trochę. Jeszcze to był weekend, godzina 8 rano, więc trochę mi to zajęło. Jechałam na szkolenie o uzależnieniach. No i musiałam się wtedy spóźnić trochę. Więc są różne tego typu sytuacje i gdybym nie znała w tym momencie miasta, i nie rozumiała, gdzie jest jaki przystanek, to ja bym po prostu na 100% zginęła. I to już milion razy, naprawdę. Więc, a jak na przykład też nie mówią tramwaje, to zdarzyło mi się, że mają opóźnienie w komunikatach i dajmy na to, jest przystanek Dominikańska, a na przykład on w tym momencie już powie kolejny, że na przykład powie już Plac Nowy Targ. I akurat to mi się zdarzyło, taka sytuacja właśnie w okolicach Arkad. I wysiadłam no, o jeden przystanek za wcześnie, czy za późno, przepraszam, niż powinnam. I panika, ja byłam dopiero wtedy z 2 miesiące we Wrocławiu, tu w okolicach Arkad i ja byłam spanikowana, Jezu, co ja mam zrobić, ja nie wiem co mam zrobić, zginęłam. Po czym mówię, dobra, szłam tu raz pieszo, raz, ale udało mi się jakoś, teraz to już bym wiedziała, gdzie jestem, wiadomo, że tak, ale wtedy byłam spanikowana, musiałam prosić kogoś o pomoc, że nie wiedziałam nawet jak dojść dalej, i o ten jeden przystanek nie wiedziałam, że to jest w linii prostej. Znaczy wiedziałam, ale nie znałam trasy pod kątem, jakie będą chodniki, czy będą równe, czy będą skręty, czy będą ścieżki, w jakim miejscu są słupy, no bo dla mnie też są istotne mimo wszystko rzeczy. Jeszcze wtedy chodziłam z białą laską. No i faktycznie po prostu jeden przystanek, cofnąłam się i podjechałam tramwajem, ale to jest właśnie efekt, kiedy tramwaje mylą komunikaty, więc zdarzy się i tak. A co z bankomatami, ewentualnie ze schodami, na przykład przy Galerii Dominikańskiej w dół i innymi takimi przejściami? No to muszę działać na pamięć momencik, bo mi pies wstał. Faruj, Alisa, faruj, pięknie, dobry pies, zostań. Przepraszam. Schody po prostu muszę znać na pamięć. Muszę na pamięć, muszę sobie laską wyczuć. Muszę sobie wtedy laską wyczuć i muszę dalej i jakby stuknąć laską, kiedy jest kolejny stopień. Już nie będę mówiła teraz jej imienia, bo znowu mi wstanie. Ona robi tak, że po prostu jak idą na przykład schody do góry, idą schody do góry, to ona stawia łapę na pierwszym stopniu. Ja czuję, że ona się pochyla ukosem, więc ja wtedy wiem, że stoję na pierwszym stopniu. A jak idziemy na dół, ja wiem, że będą schody. Próbuję co prawda tego nauczyć, ale nie wiem, czy nam to wyjdzie. Chcę, żeby po prostu jak są schody w dół, stawiała mi łapę na pierwszym stopniu, żeby schyliła się jakby był ukłos w drugą stronę. Bo ona jest nauczona w ten sposób, że po prostu przed tymi słowami staje i mi zaznacza, że coś jest, ale ja mam wiedzieć co. No ale ja chcę po prostu nauczyć, że mam mi ten pierwszy stopień pokazać. Jak będzie chodnik w dół, no to okej, niech wtedy normalnie mi pokaże przed stopniem, ale będą typowe schody, ileś, na przykład nie wiem, 15, jak przy Dominikańskiej tej większej ilość schodów, to żeby po prostu ten pierwszy no 1-2 stopnie zeszła i mi to pokazała. Pokazała mi ten pochył, że te schody tam są.
bo to jest dla mnie wtedy dużo lepsze. Jeżeli chodzi o schody ruchome, to mam po prostu inne komendy na schody ruchome. A jeżeli mnie słyszę, no i po prostu jak do nich podchodzimy i sprawdzam, czy ona dobrze zareagowała na komendę, czy ruchome do góry, czy na dół, to ja po prostu ręką dotykam poręcz i stąd wiem, w którą stronę jadą schody. A jeżeli chodzi o bankomaty, to coraz więcej takich bankomatów, chociaż przyznam szczerze, ja nie korzystałam, bo ja po prostu płacę kartą i ja nie korzystałam z bankomatów za dużo razy w swoim życiu. Są bankomaty z wyjściami do słuchawek. No i to jest faktycznie super, no bo jak gdzieś są osoby niewidome, które wolą płacić mimo wszystko gotówką, to wtedy mogą sobie normalnie wpisywać PIN, bez żadnego skrępowania, że coś im będzie gadało, czy źle ten PIN w ogóle wpiszą. Więc wkładają słuchawki i wtedy ten dźwięk jest w słuchawce, którego normalnie na zewnątrz w ogóle nie ma. Więc to jest super. Znaczy wiadomo, słuchawki trzeba mieć swoje, ze względu pewnych higienicznych, ale wejścia do słuchawek po prostu są. Więc to akurat są bardzo też fajne udogodnienia. Ze względu na to, że nasze spotykania dotykają stereotypów, chciałabym Cię zapytać o to, i z jakimi najbardziej zaskakującymi stereotypami spotkałaś się na temat osób niewidomych. Czy ludzie zaskakują Cię swoimi opiniami? Ja w ogóle prowadziłam sporo warsztatów. Głównie to były warsztaty z dziećmi. Dostałam jedno pytanie kiedyś od dziecka, no z 12 lat może miało to dziecko, a to pani wiąże normalnie buty? To było pytanie. Więc było pytanie bardzo ciekawe. Mówię, no tak, dlaczego nie? To było dość ciekawe pytanie. Kiedyś było pytanie, czy ja się sama w ogóle poruszam, czy ja normalnie chodzę. Jakby ja zawsze się śmieję, to akurat miałam taką sytuację kiedyś na dworcu chyba, albo w galerii jakiejś. Poprosiłam kogoś o pomoc. No i pytam, jak mogę dojść gdzieś? No to jest do góry. No okej, rozumiem. No to gdzie są schody? Ale pani musi jechać windą. Ale dlaczego? No bo pani nie widzi. A ja mówię, dobrze, ale ja mam nogi zdrowe, więc ja mogę iść pieszo. Ale nie, pani pojedzie windą. To jest najczęstsze, to jest możliwe, że ja muszę jechać windą, bo nie widzę. Ale ja naprawdę mam zdrowe nogi. Teraz wręcz wykorzystuję to, że mam zdrowe nogi, bo jeszcze daję pomyśleć psu, tak, żeby dobrze, by się nie zleniwiła i po prostu poszła schodami, a nie windą. Ale to są takie bardzo częste stereotypy, które faktycznie, albo że normalnie funkcjonuje, że studiuje, jak ja mogę w ogóle studiować, o matko, tragedia, jak ja mogę jeździć na nartach, chodzić po górach, na łyżwach, na rowerze, no tragedia, przecież nie mogę, bo nie widzę. Więc to są takie stereotypy, które faktycznie, jak nie widzę, to niektórzy ludzie myślą, powinnam leżeć w domu i w zasadzie nic nie robić, więc no nie do końca, to takie się zdarzają. Czy to prawda, to jest chyba stereotyp, ale może nam wyjaśnisz, czy to prawda, czy osoby niewidome mają wyostrzone inne zmysły, jak węch lub słuch? Czy zaobserwowałaś to u siebie? Zdecydowanie tak. Wielokrotnie jest tak, że jak jestem w galerii handlowej i idę z kimś zazwyczaj widzącym, bo ja raczej gdzieś tam w swoim najbliższym otoczeniu mam osoby widzące, omijamy Empik, omijamy Rossmann, omijamy na przykład obuwniczy, no nie wiem, czy to jest CCC, czy Deichmann, tak go już nie powiem, pachną tak samo, ale to po tym poznam, jaki to jest sklep. Tak, dokładnie po zapachu. No zdarzy mi się pomylić, czy na przykład, nie wiem, Empik, czy na przykład, nie wiem, jakiś Świat Książek, czy coś, no to mi się już zdarzy, ale wiem, że jest księgarnia. Albo sklep z perfumami, tego typu rzeczy, specyficzny, na przykład sklep z Sephora ma bardzo specyficzny zapach wszelakich możliwych perfumów. Ja zawsze poznam, to jest Sephora, jak idę naprawdę blisko niej, nie muszę tam wchodzić, wystarczy przejść koło niej, po prostu wystarczy. A do Empika akurat mogłabym chodzić ze względu na zapach, bo po prostu go lubię i to zdecydowanie mogłabym tam wchodzić. Nieraz się zdarza tak, że gdzieś idę z kimś i mówię, o pachnie czymś, dajmy na to gofry, jak na jakichś wakacjach. Przecież tu nie ma gofrów, po czym okazuje się, że albo je mieliśmy i po prostu ta osoba nie zwróciła na to uwagi, bo no nie chcieliśmy w danym momencie, albo jest naprawdę dużo metrów przed nami, po prostu ja to czuję. Tak, to są takie sytuacje. Jak radar. No, trochę tak. A co ze słuchem? Ze słuchem bardzo podobnie, w szczególności światła. Światła bardzo tutaj wchodzą, bo w sumie nie wspomniałam tam wcześniej, ale światła, trochę ich jest we Wrocławiu w ten sposób zrobionych, ale nie ma ich jakoś super dużo. Światła, jakby na przykład dajmy na to przejścia przez ulicę, jest przez pasy zwykłe, gdzie są samochody, wysepka, pasy przez tory tramwajowe, wysepka
i jeszcze jedne przez normalne pasy, gdzie są samochody, to te środkowe przestory mają wyższą tonację piszczenia. Zdecydowanie wyższą. I to bardzo ułatwia mi w przypadku, że okej, wiem, teraz będą tory, tak? Nie muszę dopiero iść przez te tory, żeby je poczuć pod stopami, tylko ja już stojąc wiem, że okej, teraz będą te tory. I to jest na przykład super ułatwienie. Na pewno jest właśnie przy Sky Towerze takie rozwiązanie, na facie też jest. Nie wiem, jak jest w innych miejscach, bo to są takie największe krzyżówki, gdzie faktycznie się poruszam. Na Arkadach już jest na przykład to dużo gorzej zorganizowane, bo już tam to jest... W ogóle masakra, jakoś źle głośniki są skierowane, nic nie słychać, wszystko się miesza. Tam faktycznie jest ciężko, ale faktycznie mało kto rozpoznaje wyższą i niższą tonację tego piszczenia, a ja to rozpoznaję. Dopiero w momencie, gdy ja powiem komuś, że no wiem, że będą tory, bo jakby wyżej piszczy, aha, no faktycznie. Jakby nikt wcześniej tego nie zauważy tak sam z siebie, to tak. Jakie zachowania ludzi w stosunku do ciebie najbardziej cię irytują i są szkodliwe? Jak ludzie powinni się zachować w stosunku do osób niewidomych? Nie szarpać, błagam, nie szarpać. To jest podstawa. Nieraz mi się zdarzyło, że jeszcze bez psa zdarzyło mi się coś pod tytułem tu ma pani tramwaj. Mówię, no rozumiem, ale ja nie idę na tramwaj. Ale tu ma pani przystanek. No dobrze, ja rozumiem, dziękuję, ale ja naprawdę na niego nie idę. To już nieraz zdarzyło. Albo na przykład mijałam przystanek, przechodziłam przez pasy, gdzie w lewo bądź w prawo był przystanek, a ja na ten przystanek iść nie chciałam, bo chciałam iść prosto. Ale tu dalej, na siłę, tu jest przystanek. No nie, zdarzyła mi się sytuacja, że ktoś mnie chciał prawie wręcz wepchnąć do tramwaju na zasadzie, na jaki pani czeka tramwaj i nie zdążyłam powiedzieć na jaki, a to już pani może wejść. Też pani może wejść, więc jakby to było bardziej, no nie powiem, trochę irytujące, no bo zamiast zapytać i poczekać na moją odpowiedź, to jest od razu szarpanie mnie, może pani wchodzić. Dopiero naprawdę wręcz no, stanowczo, nawet może trochę ostro powiedziałam, nie, to nie mój tramwaj, bo wtedy akurat na szczęście powiedział numer. Ja się przed swoim odjazdem tym tramwaj, ja się przy otwartych drzwiach po prostu wyszłam, jakby zeszłam z jednego stopnia, bo to był tramwaj nie stary, ale ze schodami ten nowy. Więc po prostu ludzie są bardzo nachalni, wszystkim nie szarpać. Jak na przykład pytam o pomoc, to i dajmy na to, nie wiem, potrzebowałabym, żeby ktoś mnie chwycił, przeprowadził, bo cięższa trasa, to ja powiem, zapytam, czy mogę na przykład poprosić, nie wiem, o, żeby chwycić za łokieć, czy pod łokieć, ja zapytam, ale nie na siłę, bo już mi się nieraz spotkało, a daj chodź i tak mnie jakby zabieranie pod łokieć. No nie na siłę, bo to jest najgorsze, co jest możliwe. A bardzo często ja takiej pomocy nie chcę, wystarczy mi tylko słowna pomoc, może pani przejść, bo na przykład zielona, tak? Więc taka pomoc mi w zupełności bardzo często wystarczy. Przez naprawdę te lata we Wrocławiu może dwa razy poprosiłam kogoś o pomoc, właśnie żeby ktoś mi podał rękę, ktoś z obcych osób, bo nie mogłam sobie poradzić, ale tak to w ogóle. Więc a ludzie bardzo wręcz na siłę mnie ciągli, najgorzej przy psie, to jak zapytam, to potem jest, chodź piesku. To jest najgorsze, co jest możliwe po prostu i nie, bardzo proszę, by tak nie robić, bo to jest najgorsze, co możliwe. Ja mogę dawać tylko psu komendy i w pracy, i nawet bez szorek komendy mam dawać jej tylko ja, tak samo jak w domu, na przykład jedzenie daję jej tylko ja, zabawki tak samo tylko ze mną. No wiadomo, wszystkie rzeczy, które są bardzo jakby mocno w interakcji z psem, tylko jakby mi wolno robić. I dlatego też na ulicy, jak idę z psem, nie mówić, no to chodź piesku, może pani przejść. Po prostu może pani przejść. A jeszcze nie należy zwracać się do tego, do psa. Tym bardziej nie szarpać, bo to jest najgorsze, co jest możliwe. Ale już na przykład o zwykłe zwracanie się, nie wiem, teraz się z państwem widzę, tak, nie widzę państwa. Jesteście państwo dla mnie ciemną plamą, ale przyjmijmy, że państwa widzę. No, będziemy mówić normalnie, że do zobaczenia, a nie, że do usłyszenia. No nie, to jest bardzo nienaturalne i państwo mnie widzą. Ja państwa nie, ale wiem, że państwo są, no to do widzenia po prostu. To już takie zwykłe zachowania, nie jakieś takie wysublimowane. To już zdecydowanie nie. A jak się zachowywać na przykład w urzędach? Jak się ludzie zachowują wobec ciebie w urzędach i powinni wobec osób niewidomych na przykład, żeby pomóc? Zazwyczaj to jest tak, że jak jest ochrona po prostu przy wejściu, to zapytam, jak dojść gdzieś. A zazwyczaj to jest tak i no, bez kolejki rzadko się zdarza, ale zdarzyło się już.
zdarzyło się. I wtedy po prostu ktoś mi pokazuje miejsce, gdzie mam usiąść, czy na przykład w sklepach tak samo. Jak mam jakieś małe zakupy, to ktoś potrafi mnie przepuścić. Teraz zauważyłam, że niektórzy boją się po prostu psa i mówią: dobrze, dobrze, niech pani przejdzie, proszę, proszę. Więc zdarza się jej taka sytuacja. Ale bardziej to jest na zasadzie, że większość jest naprawdę ludzi bardzo przychylnych. Byłam przed ostatnio w piekarni i były dwie kasy koło siebie, ale jakby dwie panie obsługiwały. I pani powiedziała, że mam przejść do drugiej kasy, bo ta pierwsza kasa jeszcze była zajęta. No i ja bym musiała znowu z psem ominąć klienta przede mną i przejść do kasy. Jakby ja bym musiała prawdę milion komend wydać psu. Po prostu ta pani, żeby było mi też łatwiej, po prostu się cofnęła, żebym po prostu przeszła przed nią. Ona z powrotem wróciła na swoje miejsce. Dla tej pani to był dosłownie krok w tył o, nie wiem, 40 centymetrów. Więc dla tej pani to nie był duży problem, a nam było dużo łatwiej. Więc jest naprawdę dużo, dużo lepiej teraz na przykład już niż jeszcze na przykład ileś lat temu. Bo świadomość ludzi też wzrosła, chociaż bywa też z tą świadomością dość różnie, ale jest po prostu coraz lepiej już. Mam pytanie w sprawie systemu Braille'a. Czy się nim posługujesz? Jaką masz na jego temat opinię? I czy to prawda, że łatwo się go nauczyć? Jak to najczęściej przebiega i jak to przebiegało u ciebie? Nie używam go na co dzień. Okej. Koniec. Nie mogę mówić dalej, ale nie używam. Ty znam w stopniu komunikatywnym, ale książek w życiu bym w tym nie przeczytała. Później na części warsztatowej mam książkę jedną taką przykładową, którą pokażę, ale mówię szczerze, że w życiu bym jej nie przeczytała, w życiu jej nie czytałam. Wiem po prostu, jaki jest temat, ale to tyle. Nie przeczytam jej, bo na przykład w książkach brajlowskich jest problematyczne to, że bardzo często kartki w ogóle są grubsze, bo to są jednak wypukłe punkty, które są przebite przez stronę, że przebite. Kartka jest po prostu nie, że przebita, ale wduszona, może tak. I bardzo często jest tak, że jeżeli jest strona, na której jest napisane brajlem, to ta następna strona zadrukowana, na to jedna i druga strona, na tej stronie jest coś napisane, ale między tym czuć wklęsłe z kolei ze strony następnej. I to bardzo irytujące i mnie osobiście bardzo to zaburza sposób czytania, więc jeżeli jest gładka powierzchnia, wiem, że dalej nic nie ma, to jestem w stanie coś przeczytać. Ale tak jakby normalnej książki, jedna strona po drugiej zadrukowana, już nie, to już zdecydowanie nie. Jeżeli chodzi o sposób nauki Braille'a, zaczęłam się uczyć w ogóle jak miałam 12-11 lat, coś takiego. Zaczęłam się uczyć na takiej tabliczce, gdzie w ogóle to było bardzo dziwne, bo pisząc na tabliczce i takim dutem, który jest na taką rękojeść, coś mało mi się tak trzyma, jest taka prawie igiełka, którą się po prostu wbija mocno. Pisze się w ogóle od prawej do lewej, a nie od lewej do prawej i odbiciem lustra. Więc to jest w ogóle kosmos, totalny kosmos, z tego względu, że to jest tabliczka, która jest złożona na pół. Ją się rozkłada, pomiędzy wkłada się kartkę i tu są okienka, które są jakby, każde okienko to jest jedna litera, a ta strona jest gładka, no i to się zamyka. No i pomiędzy jest ta kartka, no i się wdusza, ale chodzi o to, żeby pisać odbiciem lustrzanym, bo po jej otwarciu dostajemy normalny tekst. Zwykły, czytany od lewej do prawej, normalnymi literami, w sensie no w brajlu, ale już na zwykłym kształcie tych liter. Więc po prostu wtedy już jest normalnie, ale no napisanie tego jest trudne, szczerze męczące, bo no jednak trzeba ręką dusić, dusić i dusić i dusić i każdą literkę trzeba tak dusić, więc to jest po prostu zwyczajnie, wiecie, męczące. Ale w ten sposób ja się uczyłam liter w brajlu, właśnie w ten sposób. Trudne, męczące, ale się dało. A kiedy się uczyłaś? Ja miałam 11-12 lat. To jakoś było, nie, to trochę później, bo byłam na końcówce podstawówki, początku gimnazjum. Mniej więcej gdzieś na tym etapie. A jak często korzystasz? Bardzo rzadko. Bardzo rzadko. Korzystam raz na naprawdę kilka miesięcy. Powiem tak, nawet w windzie, jak są przyciski i z numerami pięter. I bardzo często są teraz przyciski już dwutorowo, w sensie takim, że są i wypukłe cyfry, i cyfry w brajlu. No tak, korzystam z wypukłych cyfr. Po prostu nie korzystam z brajla. No miałam akurat, bo ja chodziłam przez rok czasu do szkoły dla niewidomych, do ośrodka tu we Wrocławiu na Kamiennogórskiej. No to powiem szczerze, funkcjonowanie w brajlu mnie totalnie przerosło.
Ja korzystałam z zwykłych podręczników, chociaż nie do końca je widziałam, to mimo wszystko z nich korzystałam. A to jak kolega w niej był zupełnie niewidomy i korzystał z podręcznika w Braille'u, to książka z matematyki dla nas była jedna na cały rok. Dla niego jeden rozdział to była jedna książka. I tak funkcjonował przez cały rok i musiał tak naprawdę co rozdział iść do biblioteki po nową książkę. No więc trochę się nachodził tej biblioteki i dlatego powiedziałam, że ja w Braille'u czytać nie chcę. Ja uznałam, że ja będę robić wszystko, żeby tylko nie czytać w Braille'u. Więc na przykład na studiach w ogóle nie czytam w Braille'u i ja czytam elektronicznie wszystko. Na telefonie i komputerze. W Braille'u nic nie czytam w ogóle. Więc znam go, ale to jest w stopniu komunikatywnym po prostu na tyle, żeby gdzieś się tym posłużyć, bo tak jak na przykład na metrze w Warszawie. No okej, jakby nie mieszkamy w Warszawie, ale fakt faktem, że z ciekawości na to zwróciłam kiedyś uwagę. Na wyjściu z metra na daną ulicę, jak tak chwyci poręcz, na poręczy jest pod palcami napisane, na jaką ulicę jest dane wyjście. Więc to się faktycznie przydaje w takich miejscach. Fajne. Tak. To w takich miejscach się zdarzy. Ale też na przykład paradoks, wejść na przykład do toalety, bodajże chyba już byłam w dworcu albo w jakiejś galerii. Było chyba też w Warszawie. Napis, że to jest toaleta, był napisany pod klamką. Higienicznie. Znaczy, powiem tak, nie chodzi nawet o higienę, bo ręce można umyć, ale bardziej chodzi o coś innego. Tam idzie palce wygiąć, po prostu. Nie idzie tak palce wygiąć, bo ja bym sobie prędzej złamała niż je wygięła. Tak. Tak. Tu bardziej był w tym problem. Tu bardziej był w tym problem, a nie w higienie, tak. Więc to są takie jedne miejsca, gdzie się to stosuje. Zauważyłam, że w nowych tramwajach na przyciskach od wyjścia z tramwaju jest bardzo często napis wyjścia w Braille'u. A w Wrocławiu? Tak, też na drzwi, właśnie na guzikach w tramwaju bądź w autobusie, jak się wychodzi. Jest czasami taki napis, nie zawsze, ale się zdarzył, bo kiedyś po prostu długo jechałam na przystanek, był daleko odległość i stwierdziłam, dobra, przeczytam sobie. Chociaż wiedziałam, że to jest guzik od wyjścia, stwierdziłam, przeczytam, czy aby na pewno wyjście jest napisane i faktycznie no, było wyjście. Ale to się zdarzyło, ale tak to po prostu z niego nie korzystam za bardzo, bo to gdzieś tam jest też uciążliwe, zajmuje dużo czasu, jest bardzo czasochłonne. Też jeżeli chodzi o maszyny brajlowskie, ja mam maszynę, też bym później tutaj pokażę, ale ona jest elektroniczna, czyli jakby niezależnie od tego, z jaką siłą naciśniemy palcem na przycisk, jakby litera wychodzi taka sama, bo jest elektronicznie mimo wszystko to wybijane przez maszynę. A miałam okazję pisać na maszynie brajlowskiej ręcznej. To była tragedia, bo to były młoteczki dosłownie. To był przycisk zwykły, płaski, ale pod spodem były młoteczki, które wybijały tą literę. I w zależności od tego, z jaką siłą nacisnęłam daną literę, dany przycisk, taka wychodziła mi gruba kropka. Więc później się okazywało, że jak na przykład któreś palce miałam słabsze po prostu i za słabo nacisnęłam klawisz, to nie widziałam, co napisałam. Bo się zdarzyło i tak. Więc faktycznie to jest dość uciążliwe, dość męczące i mało raczej osób już powoli z tego korzysta, zauważyłam, bo no, to też jest gdzieś tam czasochłonne i raczej z tego, co wiem, po innych też znajomych, którzy nie widzą, idzie się już raczej w elektronikę i w głosowe obsługi wszystkiego, niż w czytanie Braille'em. To ostatnie pytanie ode mnie, to twoje studiowanie. Poruszyłyśmy już wstępnie ten temat, więc chciałam dopytać, czy jest łatwo w Polsce studiować osobie niewidomej? Jak bardzo może to zależeć od konkretnej uczelni? Jesteś na SWPS-ie, jest to uczelnia dość nowoczesna i chyba wychodząca jednak tutaj z otwartością do swoich studentów. Też dlatego tam poszłam. Też z tego względu tam poszłam, bo już idąc na uczelnię, już dowiadując się, jakie są kwestie dostępności pod kątem właśnie osób niewidomych, już zostałam przywitana tak super, że już była informacja, szukamy dla pani asystenta do studiów, tak? Jakby nawet nie było pytania, czy coś takiego jest, tylko od razu było założenie, że jest i czy ja tego chcę. Więc to jest już tak super podejście, że w zasadzie od razu jest pytanie, wręcz do tego stopnia, że jak chyba to było, jak byłam na przełomie pierwszego, drugiego roku, coś takiego, może na początku drugiego, pani, która właśnie zajmuje się dostępnością i w ogóle sprawami do spraw osób z niepełnosprawnościami, zadzwoniła do mnie i mówi, że teraz mają właśnie część do osób niewidomych i chcieliby mnie zapytać, co mogą zrobić, żeby nam było lepiej niewidomym na uczelni. Więc naprawdę są takie udogodnienia, że naprawdę to jest super, to jest bardzo super i to robią bardzo fajnie, dostępni są naprawdę bardzo, pomagają, wykładowcy tak samo, egzaminy są też dostosowane pode mnie,
Na przykład miałam trudniejszy przedmiot w tym semestrze pod takim kątem, że właśnie była część na e-learningu, która się okazała była w ogóle nieedytowalna, więc ja nawet nie mogłam się z niej uczyć. No to wykładowca po prostu, żeby nie było, że muszę pisać egzamin z czegoś, czego nie mogę się nauczyć. Zrobił mi egzamin po prostu z tego materiału też, ale ustny po prostu. Więc jakby jest nawet możliwość porozumiewania się z wykładowcami, nie można być tak i koniec. Jak się nie podoba, no to przykro nam bardzo, może pani nie studiować. Nie, nie ma czegoś takiego. Czegoś takiego nie ma, więc jest podejść naprawdę super, szuka się wszelakich rozwiązań. Jest naprawdę bardzo fajnie, jakby to nie mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o w ogóle studiowanie w Polsce, czy jest proste. Myślę, że nie, no bo raczej ja bym raczej medycyny nie studiowała, byłoby mi ciężko. I na pewno nie wszystkie kierunki są możliwe w tym momencie. No, raczej nie będę żadnym lekarzem w przyszłości. Czy na przykład, nie wiem, mechanikiem samochodowym, czy kosmetyczką, no nie będę. Próbowałam sobie kiedyś pomalować paznokcie, to do połowy palca miałam trudne, więc nie wychodzi po prostu. Więc da się studiować, ale na pewno trzeba no, wziąć troszeczkę poprawkę na swój stan zdrowia, no bo uczelnia może być super otwarta, ale no powiem tak, na kosmetologii nikt mi nie wiem, nie da piszczącego pędzelka do paznokci, tak? To już takie trzeba wziąć bardziej rzeczy na logikę i troszeczkę zdrowy rozsądek, bo no nie wszystko jest naprawdę do dostosowania. Ale no, mi się studiuje na SWPS bardzo dobrze, pod kątem dostosowań jest naprawdę super, to nie mogę powiedzieć, że jest coś źle. Czy są pytania na sali do Ani? Ja chciałam zapytać, Aniu, czy ty mieszkasz sama, a jeśli tak, czy na przykład sama sobie przygotowujesz posiłki? Znaczy, ja mieszkam z mamą, mama nawet jest na sali, pokaż się, więc ja mieszkam z mamą, ale jakby nie ma z tym problemu, że nie zrobię czegoś sama w kuchni. Też z tego względu mam, wzięłam tak, nawet mam czujnik cieczy, gdzie przez to mogę sobie po prostu sama zwyczajnie zalać herbatę na przykład. No bo jednak mam zaktywność zawodowo, więc ja jestem praktycznie, no teraz mam wakacje, więc na przykład jestem do południa sama w domu i nie mam z tym problemu, żeby właśnie iść na zakupy, czy coś zrobić, nie mam z tym problemu, więc też z tego względu na przykład w domu nie ma kuchenki gazowej, tylko jest indukcja, bo ja na gazie dość boję się operować, mam długie włosy, nie wiem czy jest ten zapłon, czy jest płomień, nie wiem, czy po prostu będzie syczeć, ale czy to nie będzie syczenie na zasadzie, że po prostu gaz się ulatnia, a nie, że się podpalił, więc boję się na kuchence gazowej operować, więc operuję na kuchence indukcyjnej po prostu i wtedy już nie mam z tym problemu żadnego. A jak na przykład rozpoznajesz produkty z lodówki? Po kształcie? Po kształcie, po dotyku, po zapachu, po dotyku też pudełek bardzo często. Na przykład jak jest, dajmy na to, nie wiem, wędlina i ser żółty, dajmy na to w tak podobnych pudełkach prostokątnych. Na przykład jedna, ja zauważyłam, że od serów opakowania te folie nawet są bardziej sztywne, a od na przykład szynki czy wędliny jakiejkolwiek są takie bardziej miękkie, bardziej też powietrze jest jakby od środka wciągnięte, nawet te plastry czuć przez opakowanie, a od sera raczej nie, więc nawet to po tym rozpoznaję. Dziękuję. Ja mogę tylko powiedzieć, że pani jest mistrzynią smażenia na leśni. To zazdroszczę. I smażę je lepiej niż ja. Tak, to jest taki mój mały specjał w kuchni, który mi całkiem wychodzi. Czy ktoś jeszcze z sali ma jakieś pytania? W takim razie ja chciałam zapytać, jak wygląda u ciebie kwestia uprawiania sportów? Uprawianie sportów, w zasadzie o wszystkich pewnie, co mówiłam, powiem, no to jeżeli chodzi o narty. Ja na nartach zaczęłam jeździć, jak miałam, nie chcę was kłamać, 8 lat chyba, mała byłam, naprawdę byłam mała i widziałam też dużo lepiej, więc no, my z rodzicami w ogóle jeździmy na nartach. I rodzice, my wszyscy zaczynaliśmy jednakowo, więc nie było na zasadzie, że mama czy tata mnie nauczą. No nie było, tak, bo rodzice też nie umieli. Więc ja po prostu musiałam mieć instruktora wiele, wiele lat tylko z instruktorem, tylko, bo faktycznie czułam się najpewniej. Zawsze, później jak już zaczęłam jeździć z rodzicami, zawsze tata jeździł pierwszy, ja druga, mama trzecia.
Zawsze się śmieliśmy, że był warunek, to tam musiał mieć czerwoną bądź bardzo jaskrawą kurtkę, żebym go na białym śniegu widziała, jako kontrast. Ja jechałam po prostu za nim. Tata gdzieś tam krzyczał, że mam skręcić lewo, prawo, bo my jeździliśmy po prostu nie prosto w dół, tylko gdzieś slalomem sobie. I jechałam za tatą. Z czasem, no niestety, przestałam tatę widzieć. No widzę taty na odległości metra, no ale na odległość nart to jest troszeczkę za blisko. Jakaś ta odległość jednak musi być i mamy komunikatory w kaskach, gdzie po prostu możemy wszyscy ze sobą rozmawiać i tata po prostu mówi mi w kasku, gdzie mam jechać, w którą stronę. Teraz już początkowo gdzieś nie było możliwości zamontowania na trzy kaski, teraz już jest, więc w razie czego jak ktoś wjedzie na przykład między mnie a tatę, ta tego nie zauważy, no bo jednak musiałby wtedy jechać tyłem. A nie zawsze jest taka możliwość, ja wiadomo nie zauważę, to po prostu mama na przykład mi to powie od tyłu, żebym na przykład zwolniła albo skręciła, nie wiem, mocniej w prawo albo mocniej w lewo, bo na przykład ktoś wjechał między nas, tak, że to jest po prostu taka trochę przeszkoda. Od kilku lat też mamy kamizelki na stoku, rodzice, przewodnik, ja, osoba niewidoma, ludzie po prostu przestali między nas wjeżdżać, bo widzą, że jakby musimy gdzieś być na tyle blisko, żeby mieć kontrolę nad tym. I faktycznie to się bardzo opanowało. Jeszcze jak wcześniej widziałam lepiej, to przy nocnej jeździe tata miał światełka na rękawach nad łokciem, mniej więcej tutaj, czerwone i zielone. I po prostu w zależności od tego, którą rękę podniósł, to ja wiedziałam, w którą stronę mam skręcić, bo już wtedy rozróżniałam kolory, bo teraz już też tak nie za bardzo. Więc faktycznie no, teraz te rozwiązania już zeszły, tak typu jaskrawa kurtka czy światełka na rękawach, tylko such, bo tego już nie ma. Jeżeli chodzi o łyżwy, to tutaj, tak powiem, moim nauczycielem była mama na łyżwach. Moim nauczycielem była mama i na łyżwach dawno zaczęłam się uczyć, naprawdę dawno. I faktycznie polubiłam to bardzo. Rolek nie, rolki w ogóle. Rolki są dla mnie okropne, ja tylko na nich leżę, więc ja nie mogę na nich jeździć. Zdecydowanie nie. Rower, no to tylko tandem, bo sama na rowerku, jak jeździłam, to byłam w przedszkolu chyba na czterokołowym po ogródkach działkowych. Na normalnym życiu nie jeździłam. Niestety już nie te oczy, że tak powiem. I jeżeli chodzi o góry, to chodzimy po górach. Głównie chodziliśmy po Tatrach. Dopiero od kilku lat chodzimy gdzieś tutaj bliżej Wrocławia po Karkonoszach. Dwa razy już była Melisa z nami w górach. Raz byliśmy w Jakuszycach, a raz byliśmy ostatnio w Karpaczu. Szliśmy przez Wank samotnie, strzechę akademicką i na dół. I Melisa szła oczywiście z nami. Tylko, że ona wtedy nie jest w pracy. Wtedy ją daję na luz. W sensie nie puszczam jej luzem, tylko zapinam ją jako zwykłego psa na zwykłej smyczy, a ja idę po prostu ze zwykłą białą laską. Wtedy jest zwykłym psem. Tylko, że niestety jest bardzo silna i ma taką siłę, że jak są gdzieś tam większe kamienie czy coś i ja już nie jestem w stanie iść sama, bo nie wszystko laska jest, przez laskę jestem w stanie wyczuć, to tata mnie prowadzi, po prostu trzyma mnie za rękę i mówi, gdzie na przykład mam postawić nogę. Więc wtedy musi być niestety już łączenie, bo pies musi mieć poczucie, że ja trzymam smycz, a nie, że ktoś inny, więc tata trzyma w swojej ręce smycz, a ja mam swoją rękę na ręce taty, żeby Melisa trochę oszukana widziała, że niby ja trzymam smycz. Nieważne, że siła jest czyjaś inna, musi być trochę oszukana w tym momencie. Więc jeżeli chodzi o sporty, to tak to wygląda. I jeszcze dwa razy latałam w tunelu aerodynamicznym, bo polubiłam to, bardzo fajny sport. Wieje mocno, ale fajny. Nawet gdzieś tam już w powietrzu instruktorzy mi trochę pozwalali manewrować samodzielnie rękami, więc to już jest super w ogóle. Więc takie tego typu ekstremalne bardziej sporty. Ja mam jeszcze takie pytanie, nie jestem pewna, czy ono dobrze wybrzmi, ale czy jako osoba niewidoma masz sny? Śnisz? Oczywiście. Powiem tak, jakbym widziała. Naprawdę. Naprawdę, tam widzę wszystkie kolory, jakbym w ogóle normalnie je widziała. Jakby było to kiedyś, gdzie wszystko widziałam. Naprawdę. Tak. Dziękuję bardzo. Dobra, bo ja jeszcze jestem ciekawy, bo jeżeli w śnie widzisz normalnie, to rozumiem, że łatwo jest ci się zorientować, że jesteś w śnie, tak? A że nie jest to rzeczywistość. Czy nie do końca. Pomaga to? Nie do końca. Moment. Siad. O Jezu, to musi się przeciągnąć. Waruj. No, już. Super.
Jakby nie do końca, w sensie no śnie, tylko faktycznie jak śpię. Faktycznie jak śnię, no to wiem, że to jest tylko sen, no po prostu. Jakby na jawie tak nigdy nie było. Na jawie tak nie było nigdy akurat. Dobrze, ja jeszcze jestem ciekawy twojego telefonu, w jaki sposób jakby on funkcjonuje. I mogę pokazać. Byłbym bardzo wdzięczny właśnie za pokazanie albo jakąś ciekawostkę. Ja pokażę. I dziękuję bardzo. Czy to może już w tej części warsztatowej bardziej, jak wszyscy podejdziemy? To w sumie też prawda. Okej, to w takim razie dziękujemy Aniu tutaj za możliwość spotkania i za rozmowę. Zachęcamy Państwa do odwiedzenia naszych mediów społecznościowych projektu Kontrasty, aby zapoznać się bliżej z naszymi działaniami. Zapraszamy także na nasze kolejne wydarzenie, które będzie organizowane już w najbliższy poniedziałek, 31 lipca o godzinie 17:30. Będzie to wydarzenie Stereotypy o osobach żyjących z HIV. Spotkamy się w przejściu dialogu przy ulicy Świdnickiej 19. Szczegóły dotyczące spotkania można znaleźć oczywiście na naszych social mediach i na stronie My i Oni. W celu łatwiejszego znalezienia naszych mediów społecznościowych przygotowaliśmy specjalne kody QR, które są dostępne tutaj na sali, a nasi wolontariusze chętnie pomogą Państwu w ich obsłudze. Teraz zapraszamy na 15-minutową przerwę i potem zapraszamy na warsztaty, które przeprowadzi Ania. I tyle. Dziękujemy ślicznie.